Zauważyłem, że nigdy nie pozwolicie mi, abym zapomniał o tym, co obejrzałem. Abym zapomniał o Boku no Pico. Na ostatnim live'ie mnóstwo osób się zebrało i wysyłało donaty jako Pico. Mieli w nicku Pico tylko po to, żeby był dzisiaj na odcinku. Banany teraz cały czas obok mnie. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek Gacha Life, coś co wam się bardzo podoba, patrząc po wyświetleniach, łapkach w górę, których jest niesamowicie dużo. Więc nie przedłużając, wybierzmy sobie na przykład, o tutaj jako pierwsza się wyświetliła Nekominto. Kto za tym, aby Urhara obejrzał ten odcinek i od razu linka dałaś i 1200 lajków. Ja chyba już jakiś twój odcineczek komentowałem. Chyba tak. Natomiast zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Każdy kciuk w górę to bardziej szczęśliwy pan misio. Teraz upadł, ale generalnie jest bardzo szczęśliwy. Jak również nie zapomnijcie o tym, że dzisiaj w niedzielę o godzinie 16 pojawia się kolejny odcinek na kanale Jako Tako. Bardzo gruby odcinek z gościem. Odwiedził nas Maciek z dupy. Nic więcej nie zdradzam, nie spoileruję. Jeśli chcecie się pośmiać i w ogóle spędzić fajne 14-15 minut, to wejdźcie w linkacza i dajcie tam łapki w ogóle. Tymczasem Neko Lovely, ciśniemy, wszyscy śpią. Kolega na podłodze, dwie koleżanki w łóżeczku dla dzieci. Cudownie się zapowiada. Co ty zrobisz tutaj? Czego chcesz? Dlaczego spada z nieba? O, okej, spadła. Wzięła kolegę z łóżeczka. Puść mnie! Nie, triggered. What? Co ty mu robisz? Nie, dobra, to zaszło za daleko. To całe gacza zachodzi za daleko. O co tutaj chodzi? Co ona ci robi? Jeszcze raz. Co ona ci tutaj robi? Nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale to wygląda jak niecne cimci rimci. Nieładnie robić takich niecnych cimci rimci, koleżanko z bardzo dziwną miną. Nie zapowiada się to dobrze, a to dopiero 30 sekund tego filmiku. Cześć, koleżanko. O, hej, wchodź! A te słowniki niektórym postaciom by się przydały. A jeszcze gorsze od takich błędów są osoby, które piszą: Urhara, ale w gacha tam nie ma OLZICI i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nie ma polskich znaków. Okej. I co z tego? Można to napisać bez polskich znaków poprawnie. Po prostu nie będzie miało polskich znaków, ale będzie poprawnie. Czekaj, Neki krzyczy. Bieg z Naruto, co się dzieje? No skakała po niej cimci, a nie, to ta co cimci rimci robiła. Pogubiłem się, co się stało? Właśnie, co się tutaj stało? Przecież ona po mnie skakała i co? Dostała kopala w brzuchala w zębala, tak? I teraz leży na podłodze, ona skakała po moim krzyśniaku. Cimci rimci mu robiła, a nie skakała. Tam dziwne rzeczy się działy. Co? Wow! Wkurzyła się, co jej zrobisz? Jaka zdenerwowana. Normalnie jakbym siebie widział, gdy oglądam Boku no Pico. Co ci odbija? No właśnie, wkradasz się do kogoś do domu i zaczynasz No mówiłem, że cimci rimci. Ten chłopiec ma dopiero 4... Ja sobie idę stąd. Ja nie wnikam w co wy tutaj robicie, wymyślacie. Nie chcę już. Ja mam już wystarczająco. Pink Lady, kto chce, by obejrzał ten film? Zostawcie łapki! I dużo łapek, bardzo dużo łapek. Dobrze, Pink Lady, zobaczmy. To są te dziewczynki, to jest Arleta, ma 3 latka, to Danusia i ma 5 latek. Możecie się państwo oczywiście zastanowić, czy zobaczyć dziewczynki. Okej, zabierzcie mnie stąd. O, i ta się zrobiła smutna, biedna koleżanka. Hej, malutka, czemu jesteś smutna? Słodka jesteś. I co, teraz się pokłócą, którą wybrać, tak? I którą bierzemy Arletę? Okej, czyli biedna ta. Mamusiu, coś chcieliście mi powiedzieć? No, co jest? Tak, będziesz mieć siostrę lub braciszka. Co to za mina jakiegoś takiego dziwnego kapiszona? Masz oczy, które wyglądają jak jajka na patelni. Ale nie oddacie mnie do domu dziecka? Ojoj. Kochanie, jesteś dla nas wszystkim. Ojejku, jak urocze, jak słodziutka, aż mnie nosek zaswędział. Kilka miesięcy później czekałam na rodziców z niecierpliwością. I co się stało? Jak Bobas ma na imię? Stwierdziliśmy, że ty wymyślisz dla niego imię. To chłopczyk, ojej, jak milutko. To może Jerry. Dobra, weźcie jej, dajcie kopala w dupala. Myślę, że mu się spodoba. Jerry. Jak tam mysz? Mieliśmy dobry kontakt do czasu. Co się stało?
Co się stało? To był super film. Kto chce teraz wybrać kolejny? Może ty, Arletta? Mogę... Dlaczego ona, a nie ja? Ojej! Ale byś kopala w dupale oberwał. Ona nawet nie jest waszą córką. Ktoś ją porzucił. Porzucił. Może dlatego, że jest takim potworem. Ale byś dostał kopala w brzuch, ale już teraz mnie denerwujesz. I patrz, i właśnie z takiego powodu się panu misiowi obrywa. Bo muszę rozładować właśnie złość. Przez taką mędę. Koleżanko, ale teraz zrobiłaś minę, jakbyś chciała mu zrobić coś naprawdę bardzo niedobrego. A pamiętajcie, przemoc nie. Pijcie soczki. Soczki są zawsze odpowiedzią na wszystko. Nie mam teraz przy sobie soczku. Pójdę po niego. Pamiętajcie, przemoc nie. Różne dziwne substancje nie. Soczki. Soczki tak. No jak to się teraz potoczy? Co zrobisz? Jakie dziecko ma różne kolory oczu? No i co z tego, kurde? A ty jesteś Jerry jak mysz, kurde. Jerry, Arletko! To jest twoja siostra, masz jej nie obrażać. Kopala w dupala. A dlaczego tata się cały czas cieszy, kurde? Się patrzy, nic nie mówi i się cieszy. Ty jesteś jeszcze większą mędą. Tam skrywa się bardzo wielka menda. Za tą twarzą. Bardzo źle się zachowałeś, masz ją przeprosić i masz karę na komputer. Bardzo dobrze. Usuńcie mu konto w LOLu. Powiedziałem tylko prawdę, po co wy ją adoptowaliście? Takiego potwora. On nie przerywa, a tata, kurde, dalej nic nie mówi. Dla mnie i taty jesteś najwspanialszą osobą na świecie. Może dla ciebie, tata jeszcze nic się nie odezwał. Tata stwierdził, że się nie będzie odzywać. Więc nie wiemy. Jestem brzydka, mam dwa kolory oczu, jak ja bym tak chciał, koleżanko. Ciesz się. Jeszcze, kurde, narzekasz. Patrz, jakie wyrko masz. Masz wyrko większe ode mnie. Jeszcze, kurde, narzeka. A toaletę, kurde, patrz, masz trzy pisuary. No, kto ma trzy pisuary w swojej własnej toalecie? Ja nie mam trzech pisuarów. I dwa zlewy. I dwa te do suszenia, te suszarki takie. Kurde, możesz sobie suszyć jedną rękę na jednej suszarce, a drugą na drugiej. Albo nie wiem, kurde, głowę i nogi. I jeszcze, kurde, narzeka. Od tamtego momentu noszę grzywkę. Okej. Okay. Nikt nie wie oprócz rodziny, że mam dwa... O, kurde, ta się przyczepiła do tych oczu. Jak się do tych oczu przyczepiłaś? Obecnie Arletta ma 17 lat. Okej. Okay. No to idę, mamo. Hejka. Ten mały słodziak to moja siostra. Kocham ją całym sercem. Kurde, ile was się tutaj narobiło. To jest moja przyjaciółka Mia. Jest ona dla mnie jak siostra. Przepraszam, korki były. Chodźmy na lekcję. I co, Mia będzie jedyną taką normalną osóbką tutaj? Chociaż nie, jeszcze mama jest nawet spoko, bo tata ma wywalone na wszystko. Przepraszam za spóźnienie, hejka wszystkim. O, jest! W końcu ktoś, kto ma haszcze tutaj. Cześć, koleżanko z haszczami, jak się nazywasz? Swoją drogą, patrz na jej oczy. Ona to ma dziwne oczy tęczowe. A ty o swoje się boisz, patrz na jej. Arletta, nasze spotkanie po szkole nadal aktualne? Tak. Hej, kochanie. To mój chłopak. Chłopak? Darko. Darko w tym stroju wygląda, jakby przed chwilą wrócił, nie wiem, z przepędzania demonów ze szkoły. Zapytaj, czym on się zajmuje. Coś mi się wydaje, że wymachuje naprawdę mieczem przed demonami. Jest ode mnie starszy o rok. Arletta, kochanie, poczekaj. Boże, co ty chcesz? Szybko to załatw, będziemy czekać. 2 minuty i będę. No, co chcesz jej powiedzieć? Chciałeś gadać. No, czego chcesz? W piątek mam dom wolny, starych nie będzie... Cimci rimci, no. Wcześniej było niecne cimci rimci, a teraz ten bezpośrednie cimci rimci chce. Może byś do mnie przyszła? Jesteśmy razem dwa tygodnie jesteśmy. No to poważny związek, no. 2 tygodnie. Panie mi... A dobra, pan mi się od tam leży. Okej, okay, to nic mu nie powiem. Jesteśmy razem 2 tygodnie, wiesz jak jestem na ciebie napad... Okej. Okay. Przez chwilę myślałem, że to ja mam wybujałą wyobraźnię i troszeczkę wyolbrzymiam, mówiąc teraz cimci rimci. Ale nie wyolbrzymiałem, on naprawdę się pyta o cimci rimci. Opowiesz o tym koleżankom? Co tak długo? Darko zaprasza mnie w piątek do siebie na wiecie co. Ale ja nie jestem pewna, czy jestem na to gotowa. Nie wiem, czy to odpowiedni chłopak. Jeżeli lubisz osoby, które przepędzają demony i machają mieczorem, to tak. Nie ma czego się bać, z tego co wiem, tylko ty tego nie robiłaś z naszej paczki. Co to za wytłumaczenie? A masz teraz okazję, będzie dobrze. Czyli nawet koleżanka z haszami robiła cimci rimci, no widzisz. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie poznać dalszą historię naszej koleżanki Arletty. Zwłaszcza, że w kolejnym odcinku ona pójdzie do domku i będzie chyba pikanteria, więc...
napiszcie w komentarzach i zostawcie lajka. I tak na koniec, moi drodzy, jeżeli robicie jakieś gacza ze mną, no to nie zapomnijcie, żeby zostawić w tytule hashtag Urhara. DLC Gacha Life, drugi odcineczek. Komentowaliśmy sobie pierwszy w poprzednim odcineczku. W skrócie, Urhara nagrywał sobie Doki Doki, wszystko było fajnie, cudownie, dopóki Yuri zaczęła coś dziwnego robić i mój komputer wybuchł, teleportując mnie do jakiegoś innego świata. Chyba coś takiego. No, jest, Urhara. Ach! Co się stało? Chwila. No jesteś w dziwnym jakimś świecie. Czy ja jestem w grze? No, Monika cię chyba teleportowała. Witaj ponownie. Owszem, jesteś w grze. To twoja kara, Guptasie. Później się przyzwyczaisz, bo mam zamiar trzymać cię tu do końca twojego życia. Weź mnie. Dawaj, ja też chcę. Weź mnie. Radzę ci lepiej nie uciekać i słuchać się mnie, bo inaczej pożałujesz, kochany. Spoko, jakbyś mnie wrzuciła do gry, to bym nie stawiał takich oporów. Witaj w moim świecie, w grze Doki Doki Literature Club. Tylko daj Natsuki jeszcze, to będzie spoko. A Yuri usuń. Chyba ci się dziewczyno, myślisz, że potem wszystkim będę łagodny niczym baranek i będę cię słuchać? Nigdy! Ja bym tak nie powiedział. Ja bym był trochę zadowolony. Nie mam zamiaru być tu ani chwili dłużej. Oj, bieg z Naruto. Tyle gadam o biegu z Naruto, że nawet ja go teraz robię. Monika! Nie udało ci się. Tak czy siak cię dorwę. No, zobaczymy, Monika. Co się dzieje? Wyczarowała se laptopa, Menda. Pożałujesz tego. Urhara trafił do mini. Monika, wypuść mnie. Mówiłam ci coś. Mam to gdzieś, że chcesz mnie w swoim świecie. No weź się uspokój, Urhara, z Gacha Life. Tam ciesz się. Pikanteria może będzie albo coś. Ale ja cię kocham, Urhara. No widzisz. A ja cię nie kochałem, nie kocham i nie będę kochał takiego potwora. Nie drażnij jej, jesteś w jej świecie i zaraz dostaniesz kopala w dupala, naprawdę. Okej, zrobiło się dziwnie, wszędzie jest krew. Zabiję cię. Mówiłem, żeby się jej nie denerwował. I teraz co? Dupa, usuwanie pliku, Urhara. Nie! Moi drodzy, faktycznie czuję, że znikam. Jednak nie zniknąłem. A to dlatego, że piję soczki. I co teraz? O nie, Urhara się załamał. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Bo i nie denerwować. Ciąg dalszy nastąpi. Po prostu Urhara zdechnie w tym świecie. Ja wiem, jaki będzie ciąg dalszy. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Jeżeli dzisiejszy odcinek z Gacha Life wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Nie ma pana misia i nie męczcie mnie już tak bananami. Bananom mówimy nie. Banany nie. Jak również nie zapomnijcie wbić na kanał Jako Tako, gdzie dzisiaj o godzinie 16 wlatuje odcineczek, który nagrywałem z Rojem i Maćkiem z dupy. Naprawdę mega odcineczek. Musicie go zobaczyć. Tymczasem trzymać się. Hejos!